Rozpoczynamy uroczystość z okazji Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę Państwa o powstanie. Flagę Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzić. Proszę o zajęcie miejsca. Szanowni, dostojni goście, koleżanki i koledzy, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, kolejny raz z okazji Światowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych spotykamy się. Tegoroczna uroczystość dla nas żołnierzy błękitnych beretów na całym świecie, znana jako Dzień Day of Peacekeepers, ma znaczenie szczególne, albowiem w tym roku przypada 10. rocznica ustanowienia na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 29 maja Dniem Błękitnych Beretów. Znaczenie tego święta podkreśla fakt osobistego udziału w jego obchodach po raz pierwszy najwyższych władz państwowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem obrony narodowej oraz przedstawicielem Sejmu i Senatu na czele. 10 grudnia 1988 roku siły pokojowe ONZ za całokształt działalności otrzymały pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda ta przysługiwała każdemu żołnierzowi, który służył pod błękitną flagą od 1948 roku do 1988 roku. W dniu dzisiejszym ze szczególnym szacunkiem kierujemy nasze myśli do tych wszystkich, którzy często z narażeniem życia i zdrowia nieśli symboliczną oliwną gałązkę pokoju tam, gdzie istniały konflikty. Byliśmy na wszystkich kontynentach świata i jesteśmy tam, gdzie potrzebuje nas człowiek. Jesteśmy organizacją działających ponad wszelkimi podziałami, rzeszającą ludzi działających zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Dumni jesteśmy, że dane nam było z polskim orłem na rękawie pod błękitną flagą ONZ reprezentować nasz kraj, Wojsko Polskie, wykonując najlepiej, jak potrafiliśmy, stawiane przed nami zadania. Nie wolno nam zapomnieć, że w chwili obecnej pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych służy 120 tysięcy żołnierzy, policjantów i pracowników cywilnych. W roku 2011 w służbie pokoju poległo 112 osób, a w pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku 27 osób. Jest to największa ofiara człowieka dla człowieka. Co prawda, Światowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych przypada 29 maja,
ale w związku z centralnymi uroczystościami w kraju, jak i poza granicami, między innymi w Genewie, w Pałacu Narodów Zjednoczonych, gdzie po raz drugi miałem przyjemność uczestniczyć osobiście z grupą członków naszego stowarzyszenia. Spotkanie to postanowiliśmy zorganizować dzisiaj. Szanowni Państwo, jest sprawą normalną, że miłe i uroczyste chwile chcemy spędzać w gronie osób nam bliskich, dla których idea pokoju na świecie jest największą wartością. Na dzisiejsze uroczyste spotkanie zaproszeni zostali wojewoda dolnośląski pan Aleksander Marek Skorupa, były dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał dywizji Janusz Ornatowski. Marszałek województwa dolnośląskiego pan Rafał Jurkowlaniec. Prezydenta Wrocławia reprezentuje pan Ireneusz Kaźmierski. Zostali zaproszeni także konsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, pan Ridiger Schulz wraz z małżonką. Osobiście dzwonił w dniu dzisiejszym do mnie, przepraszał, że w wyniku obowiązków nie może przybyć na uroczyste spotkanie, ale składał nam z okazji tych uroczystości serdeczne życzenia. Także został zaproszony pan attaché konsularny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, pan Eike Arendt z małżonką, którzy także złożyli nam serdeczne życzenia. Komendant Wojewódzki i Miejski Policji, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Straży Granicznej i Służby Celnej, Komendant, Dyrektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, pułkownik profesor major Żwiat oraz jego zastępca pułkownik dr Piotr Perpek, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, dowódcy, komendanci, dyrektorzy jednostek i instytucji wojskowych z garnizonu Wrocław, przedstawiciele pokrewnych nam stowarzyszeń i związków kombatantów, szczególnie Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w postaci pana Leszka Stępnia z żoną. Jest tu pan Leszek Stępień, bo rozmawiałem, bardzo proszę się pozdrawiać. Harcerze Komendy Chówca we Wrocławiu, członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec. Zapomniałbym o przedstawieniu Państwu przedstawiciela dowódcy garnizonu, który jest niezmiernie ważną postacią, pana pułkownika Marka Brzezika. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam przybyłych gości. Witam moje szanowne koleżanki i kolegów, członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Misji Stabilizacyjnej. Trudno witać gospodarza w jego własnym domu, dlatego z wielką przyjemnością pragnę przedstawić Państwu kierownika klubu Śląskiego Okręgu Wojskowego, podpułkownika Stefana Nowakowskiego. Czynię to również dlatego, że w Państwa obecności mogę panu pułkownikowi serdecznie podziękować za stworzenie warunków dających możliwość funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Dziękuję za przybycie na naszą uroczystość i wspólne świętowanie. Dziękuję. W naszej pamięci pozostaną ci, którzy w służbie pokoju oddali to, co najcenniejsze – swoje życie. Uczcijmy ich pamięć chwilą milczenia i sygnałem „Śpij, kolego”.
Proszę Państwa o powstanie. Majewskiemu, Andrzejowi Żarczyńskiemu, Andrzejowi Borusowi, Janowi Ogonowskiemu, prezydent Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju, za działalność na rzecz pokoju przyznał Medal Pokoju Józefowi Jodłowskiemu. Zgodnie z ceremoniałem medalowym Narodów Zjednoczonych, osoby uhonorowane Medalem Pokojowej Nagrody Nobla oraz Medalem Pokoju podchodzą pojedynczo w celu dekoracji insygniami medalu. W imieniu prezydenta Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju dekoracji dokona wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych pan pułkownik dr Jerzy Bana oraz pan generał dywizji Janusz Ornatowski. Zbigniew Adamski. W służbie pokoju. W służbie pokoju, panie generale. Aleksander Anusiewicz. Jan Majewski. Andrzej Żarczyński. Andrzej Korus. W służbie pokoju. Jan Ogonowski. Męczą dyplom, gratuluję serdecznie. W służbie pokoju. Gratuluję odznaczonym. Dziękuję za wręczenie ordenu. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokoju. Się obserwujemy, to tak nieformalnie. Proszę bardzo. Za cały kształt działalności Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju przyznaje się za stanowienie stowarzyszenia naszej organizacji. Bardzo miło. Księdzem się też posełuję. Żeby nie tak formalnie. To nie grzech. Tak. Pan pułkownik Stefan Nowakowski, ten, dzięki któremu tak nam się dobrze współpracuje. Gratuluję, panie pułkowniku. Nie musimy formalnie, panie. Teraz. Pan Leonberger.
pan pułkownik Marian Reinberger. Proszę bardzo, panie pułkowniku. Ej, trzeba się... Normalnie, bo co ty, bo z Kasią? Pan major Jerzy Lesicki. Podpułkownik, przepraszam. Nie zdegradowałem. Będzie pułkownik. Mam nadzieję. Wszystkiego najlepszego. I legitymacji. Pan Ryszard Godec. Wielu pokoju przyjęci zostali Mieczysław Niczki, Józef Jodłowski, Andrzej Żarczyński, Jan Supruń. Proszę przedstawiciela Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju, pana pułkownika Jerzego Banacha, o wręczenie legitymacji nowym członkom stowarzyszenia. Pójdziemy tutaj, tak? Kombatantów misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych odprowadzić.